odcinek 24. Witam wszystkich w ten piękny, słoneczny dzień, jak widać za oknem. Dobre nastroje po wczorajszym spotkaniu, gdzie Gieksa pokonała Skrę Częstochowa 3-0 przy Bukowej. Ale wróćmy jeszcze do tego, co się działo w weekend. Był mecz z GKS-em Tychy. Wydaje mi się, że bardzo dobry mecz dla kibica do oglądania. Obie drużyny naprawdę zagrały na wysokim poziomie. Był to jeden z lepszych meczów w pierwszej lidze, które, powiem szczerze, widziałem. I był takim meczem, w którym to statystycznie z tego, co klub opublikował, to Tychy miały więcej przewagi, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i sytuacje bramkowe. Ale gdzieś tam po końcowym gwizdku, nie wiem jak wy, ale ja miałem takie wrażenie, że czułem lekki niedosyt, że mogliśmy tą bramkę na 2-1 gdzieś tam wrzucić w końcówce i wygrać to spotkanie. No to jest drugi remis w tym sezonie z GKS-em Tychy w pierwszym, a nasz rywal w końcówce strzelił nam dwie bramki, zremisował, a mógł jeszcze dołożyć trzecią i nas pokonać. No teraz było tak, że ten remis się utrzymywał, no Gieksa w końcówce wydaje mi się jednak, że przeważała i mogła przechylić tym razem szale na swoją stronę. Wczorajsze spotkanie ze Skrą Częstochowa zapowiadało się jako takie no dość nudne do oglądania. Nie powiem, że porwało mnie to spotkanie, bo tak kompletnie nie było. Głównie przez to, że Skra dostała czerwoną kartkę w takiej początkowej fazie meczu. No ale tutaj nie ma też co ukrywać, że wtedy my prowadziliśmy już 1-0 po błysku Filipa Szymczaka. Świetnie zachował się nasz napastnik, ograł jak tyczkę Mesjasza i strzelił obok bramkarza, który nawet nie zareagował. No, więc tutaj duża robota Filipa Szymczaka przy tej bramce, ale też dobrą robotę zrobił Marko Roginicz, który w tej sytuacji świetnie asystował, przyjmując piłkę tyłem do bramki, odgrywając właśnie do Szymczaka. Współpraca tych dwóch zawodników od kilku spotkań już wygląda bardzo dobrze. Rozumieją się, odgrywają do siebie, raz jeden, raz drugi uderza na bramkę. Może się to podobać. Druga bramka Szymczaka, no też bardzo ładna, no ale wtedy to już graliśmy z przewagą jednego zawodnika i te akcje raz po raz się po prostu kleiły. Nie przez cały mecz, ale całkiem udawało się ekipie Rafała Góraka z tymi akcjami wychodzić. No podsumował mecz najlepiej jak mógł młody karbownik, który zagrał w końcu dłużej niż parę minut. I wykorzystał to, strzelając pierwszą swoją bramkę przy Bukowej dla Gieksy. Trener na konferencji wspomniał, że był to jego pierwszy mecz, w którym Gieksa wygrała 3 bramkami, więc gratulacje też dla Rafała Góraka za to, że udało mu się coś takiego osiągnąć, bo nie jest to łatwe i nie jest to coś, co widzimy na co dzień. Po tym meczu myślę, że możemy być spokojni o utrzymanie. No nie będę tutaj pompował balonika o te baraże, chociaż ja i tak zawsze wolę zerkać w górę i nigdy nie wiemy, co się po tych paru kolejkach może wydarzyć. Kiedyś Górnik Zabrze był w podobnej sytuacji, jakoś tam gdzieś się do tego awansu dopchał. Może przy jakichś takich korzystnych wiatrach i braku presji gdzieś tam też się wyżej dokulamy. Spoglądam tylko sobie na swoją listę. No przed nami niedziela, mecz w Niepołomicach. Z tego meczu przeprowadzimy dla Was relację live pisaną, relację radiową i będzie niezawodny Misiek, który od już dłuższego czasu zalicza pełne 100% wyjazdowe. Będzie robił dla Was fotogalerię z tego spotkania. Stadion ze Skrą był zamknięty z powodu decyzji PZPN-u. Okazało się, że wojewoda zdecydował się zamknąć stadion na resztę sezonu. I teraz pytanie, bo chodzą różne medialne informacje. Kto wydeptał u wojewody to, żeby zamknąć stadion? Czy był to Marek Szczerbowski, który przestraszył się kibiców na meczu kobiet i uciekł właśnie tutaj w to miejsce, możecie sobie zobaczyć. Co to jest za prezes, który nie ogląda meczu na własnym stadionie z loży, z miejsca VIP? Ja nie wiem, czego nasz prezes się boi, być może, albo widocznie ma bardzo sobie dużo do zarzucenia, jeżeli ucieka przed grupą kibiców, którzy przychodzą dopingować własną drużynę, a doping, który był na kobietach, możecie zobaczyć w materiale, który za chwilę będzie.
To właśnie takiej grupy przestraszył się na meczu kobiet Marek Szczerbowski i schował się za kratami, można powiedzieć, czy płotem, i uciekł ze stadionu. A później uciekł do wojewody prawdopodobnie i zainterweniował w tym, żeby zamknąć własny stadion. I tutaj jest kamyczek do ogródka miasta jako właściciel klubu. Czy takie działanie to nie jest działanie na szkodę spółki? I ja bym takie działanie bardzo dokładnie zweryfikował, czy ta informacja o tym, że Marek Szczerbowski miał coś do gadania przy tym zamykaniu stadionu, jest prawdą, bo jeżeli jest, to taki człowiek nie powinien nigdy w życiu być prezesem żadnego klubu sportowego w ogóle w Polsce, ani pewnie w Europie i na świecie, bo żaden prezes nie działa w ten sposób, żeby zamknąć własny stadion. To jest generalnie skandal i za to powinny być wyciągnięte konsekwencje, a nawet po tym zamknięciu powinna być jakakolwiek informacja zwrotna z klubu, żeby ten stadion otworzyć, bo to jest dwukrotne karanie za jedną sytuację i to jest już tak naprawdę przegięcie. Zamykając ten temat i gratulując kolejny raz hokeistom mistrza Polski, Stowarzyszenie Kibiców SK1964 zainterweniowało z okazji tego, że klub nie robi kompletnie nic i wykupiło reklamę na mieście, dzięki której możecie zobaczyć, że Katowice są miastem mistrza Polski. Możecie to zobaczyć tu i tu. W czterech miejscach w Katowicach są takie banery, będą się przez jeszcze jakiś czas wyświetlać. To jest 100% inicjatywa kibiców GKS-u Katowice, którzy są bardzo wdzięczni zawodnikom i sztabowi hokeistów za wywalczenie w lidze mistrza Polski. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Do zobaczenia za tydzień.